gospodynie Bielski Rekord podejmują drużynę UKS-u SMS Łódź. Nie zdołała przeprowadzić akcji prawą stroną boiska Klaudia Olejniczak. Co gorsza z bielskiej perspektywy? Już 20 metr od bramki Rekordu, ale dobra w destrukcji interwencja na moment przynajmniej Mai Szafran. Nadal Łodzianki. Dośrodkowanie w okolicy 6-7 metra. Tu odnajduje się Julia Szostak i jeszcze poprawka z dystansu uderzała Gabriela Grzybowska. Niedokładnie Martyna Cygan i natychmiastowy odjazd Gabrieli Grzybowskiej. Rozciągnięcie tej akcji do prawej strony. Znów wracamy w centrum pola gry. Raz jeszcze Grzybowska i konsekwentnie do bocznej linii rozegranie tej piłki. Złamanie do środka i strzał, który nie sprawił żadnego kłopotu. Pewnie interweniującej Klaudii Ciupie. W tym spotkaniu będzie znacznie więcej biegania za piłką niż z futbolówką u nogi. I oto okazja dla zespołu gości. Niemal sam na sam oznaczona numerem 5. Aleksandra Stasiak. Nadal pozycyjny atak Łodzianek. Gąsieniec. Już narożnik pola karnego. Gąsieniec. Ostre wbicie piłki w pole bramkowe Rekordu. No jak widzimy, tak naprawdę Roxany Gulec, Maję Szafran i Agnieszkę Glinkę tylko w 30, obronie. 30 metrów od bramki. Znakomite uderzenie z nieruchomo ustawionej piłki przez Wiktorię Zieniewicz. I w 32 minucie meczu Łodzianki obejmują prowadzenie 1-0. I równo z 45 minutą spotkania słyszymy ostatni gwizdek w tej części meczu. Wprowadzona na boisko Kolis. Dobre dośrodkowanie. Zieniewicz. Silnie bita piłka. Mocno bita piłka w pole bramkowe Rekordu. I tu piłka po główce Zawęczki z Łodzi nad poprzeczką bielskiej bramki. Domin. Kolejna krosowa piłka na prawą stronę do Majdy. Jeszcze zdążyła przyjąć tę piłkę przed linią końcową i świetna główka minimalnie nad poprzeczką uderzała. Wprowadzona chwilę temu na plac gry Magdalena Dąbrowska. Szostak ograna przez Majdę. I kolejna okazja dla Łodzianek. Kolejny stały fragment. Kolejny niewykorzystany przez Łodzianki, ale jeszcze nie koniec tej akcji, bo to znakomitym uderzeniem z dystansu popisuje się Gabriela Grzybowska. W 66 minucie łódzki UKS SMS prowadzi w Bielsku Białej 2-0. Z rzutu wolnego Szafran na dalszy słupek, tu interwencja Sowalskiej, jeszcze rekordzistki. Cygan świetnie zwiodła swoją rywalkę, ale już to dośrodkowanie kiepskiej jakości piłka opuszcza pole gry. Krótki okres, kiedy Bielszczanki utrzymywały się przy piłce, raptem parę sekund i znów okazja, tym razem uderzenie z dystansu, mocne. Oliwia Domin sygnalizuje sposób rozegrania tego stałego fragmentu. Piłka bita tak trochę na aferę w kierunku Patrycji Balcerzak. Doszła do pozycji strzeleckiej zawodniczka, kapitanka drużyny gości, a my po raz ostatni usłyszeliśmy gwizdek arbiter Katarzyny Gaweł. 2-0.